Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Paweł Bobowicz w naszym studiu. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry Państwu. W naszym studiu w Kijowie. Oczywiście Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytro. Witam serdecznie, Krzysztofie i Państwa. I Wojtek Jankowski w Charkowie. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry, Krzyszku. Również witam serdecznie słuchaczy Radia Wnet. Zaczynamy od Pawła Bobołowicza, który wczoraj towarzyszył i był świadkiem wizyty czterech prezydentów, prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie. Pawle, czekamy na Twoją opowieść. Tak, rzeczywiście wczoraj prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z prezydentami Estonii Alarem Karisem, Łotwy Egilsem Lewicem i Litwy Gitanasem Nausedą odwiedzili Ukrainę. Spotkali się oczywiście z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i razem z nim wizytowali podkijowskie miejscowości, które zostały wyzwolone spod rosyjskiej okupacji. Prezydenci byli m.in. w zrujnowanej Borodiance. Prezydenci w ogóle dotarli do Kijowa specjalnym pociągiem, który wyruszył z Polski. Ta podróż dosyć długo trwała. Cała wizyta prezydentów była owiana tajemnicą. Jeszcze dzień wcześniej było wiadomo, że coś ma się na Ukrainie wydarzyć ważnego w przestrzeni międzynarodowej, ale nie było dokładnej informacji, co to będzie, więc ten przyjazd do końca musiał być zachowany w tajemnicy ze względu właśnie na bezpieczeństwo. Po tej wizycie prezydentów na terenach jeszcze niedawno okupowanych przez Federację Rosyjską prezydenci dotarli do Kijowa. Tutaj był zapowiedziany briefing prezydencki. Czekaliśmy parę godzin, aż ten briefing się odbędzie. Może takie jeszcze szczegóły dotyczące okoliczności tego briefingu, bo one w pewien sposób też pokazują i były taką wyraźną manifestacją. Nawet gdy rozmawialiśmy wcześniej przed briefingiem z dziennikarzami, wyobrażaliśmy sobie, że odbędzie się on w jakimś miejscu, które będzie szczególnie chronione, które będzie zabezpieczone przed ewentualnym atakiem, ale briefing odbył się w tradycyjnym miejscu. Mianowicie w Pałacu Mariińskim, czyli w tym pałacu, w którym zawsze są przyjmowane głowy innych państw, w głównej sali konferencyjnej, czyli tak jak zawsze to się dzieje. Nie było jakiegoś specjalnego schronu, więc nie było takiego miejsca, które mogło być zabezpieczone przed atakiem rakietowym. I nieoficjalnie, gdy rozmawiałem z przedstawicielami służby prasowej prezydenta Zełenskiego, to dokładnie o tym mówili, że chcą pokazać, że Kijów żyje normalnie i że będzie żyć normalnie, że Federacja Rosyjska nie jest w stanie zastraszyć Ukraińców. Takim istotnym elementem tego briefingu, czy jeszcze tej organizacji jest to, że to było też nawiązanie do wydarzeń z 22 lutego, bo przypomnę, że dokładnie w tym samym miejscu, dwa dni przed wojną, właściwie to półtorej doby przed wojną, odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Litwy Gitanasa Nausedy i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i to wtedy prezydenci przestrzegali przed tym, że do tej wojny może dojść i mówili o ewentualnych konsekwencjach dla Federacji Rosyjskiej, jeżeli ta wojna zostanie rozpętana. Niestety jednak Federacja Rosyjska wtedy nie przestraszyła się tych ostrzeżeń i jak wiemy półtorej doby później zaatakowała Ukrainę. Prezydent Zełenski w czasie tego briefingu przede wszystkim dziękował za wsparcie prezydentów w takim momencie. Wskazywał na jedność regionu, na znaczenie krajów Polski i krajów bałtyckich, które od samego początku po prostu wyraźnie Ukrainę wspierają. I bardzo silne i mocne i ostre słowa padły ze strony prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent Andrzej Duda nazwał działania Federacji Rosyjskiej terroryzmem. Może Krzysztofie, jak mamy taką możliwość, posłuchajmy fragmentu wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy. I widzieliśmy dzisiaj dwa oblicza tej wojny. Dwa oblicza tej rosyjskiej agresji. Widzieliśmy to oblicze wojskowe, powiedziałem męskie, choć mam świadomość, że w armii ukraińskiej przecież walczą też i kobiety, dziewczyny. To były te zniszczone czołgi. To była śmierć, która unosiła się wokół nich. Ale to było starcie żołnierzy z żołnierzami, żołnierzy
ukraińskich broniących swojej ojczyzny z rosyjskimi najeźdźcami, którzy napadli na ich ziemię. Twarde starcie, wojenne starcie, zgodnie z regułami wojennego prawa, na śmierć i życie. Trudne do zaakceptowania, ale znane w historii świata. I widzieliśmy drugie oblicze. Widzieliśmy oblicze, którego nie sposób zrozumieć, nie sposób absolutnie zaakceptować i nie sposób przyjąć. Zbombardowanych osiedli mieszkalnych, zbombardowanych bloków, zbombardowanych, zniszczonych domów, mieszkalnych, nie wojskowych instalacji, nie koszar wojskowych, w których mieszkali żołnierze. Nie. Zwykłych domów, gdzie mieszkają zwykli ludzie. Ci właśnie, którzy dzisiaj w wielu przypadkach są w mojej ojczyźnie, dlatego że szukają tam schronienia. Przyjechałem tutaj i zrozumiałem, choć przecież wcześniej też widziałem to w telewizji, tak? Ale dzisiaj widziałem to na własne oczy. I nie sposób tego zrozumieć. I powiedziałem do pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i do panów prezydentów, do naszych współpracowników, to nie jest wojna, to jest terroryzm. Jeżeli ktoś wysyła samoloty, jeżeli ktoś wysyła żołnierzy, żeby bombardowali osiedla mieszkaniowe, zabijali cywilów, mordowali ich, to nie jest wojna. To jest okrucieństwo, to jest bandytyzm, to jest terroryzm. Prezydent Duda podkreślił, że sprawcy tych zbrodni odpowiedzialni nie tylko bezpośrednio, ale także i pośrednio. Ci, którzy wydawali rozkazy, ci, którzy dali przyzwolenie na mordowanie, na zabijanie, na bombardowanie cywilów, muszą zostać ukarani przez międzynarodowe trybunały. Zapewne państwo słyszeliście, ale w tych momentach, kiedy prezydent mówił właśnie o tej skali zniszczeń, widać było też wzruszenie na twarzy i w słowach prezydenta Andrzeja Dudy. Ja pytałem się prezydentów o nieobecność w Kijowie Emmanuela Macrona, Franka Waltera Steinmeiera, tych prezydentów tych krajów, które zachowują co najmniej ostrożną pozycję, jeśli chodzi o wspieranie Ukrainy. Pytałem się też o kwestię użytych słów przez prezydenta Macrona, który pytany o ludobójstwo zaczął mówić o braterstwie Rosjan i Ukraińców. Prezydent Wołodymyr Zełenski na moje pytanie odpowiedział tak, że braterstwo przyszło z gwałtami i mordami, a po braterstwie pozostały tylko brackie mogiły. Brackie mogiły to jest termin ukraiński i oznacza mogiły, oznacza groby masowe, czyli no bardzo ostro i krytycznie do tego się odniósł. Zresztą stwierdził, że nie słyszał bezpośrednio tych słów i że sprawdzi to, jeżeli tak będzie, będzie też interweniował w tej sprawie. No może jeszcze taki ważny element, to spotkanie, na które czekaliśmy, ono się też przedłużyło ze względu na to, że w czasie wizyty prezydentów Polski i krajów bałtyckich z prezydentem Zełenskim rozmawiał prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden i to była przerwa wtedy w tym spotkaniu, ale z kolei rozmawiał, jak wiemy, po to, żeby poinformować o kolejnej pomocy wojskowej, którą Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie. Albo mają zamiar przekazać kolejne 800 milionów dolarów. Tyle będzie kosztował ten sprzęt, który jest istotny z punktu widzenia armii ukraińskiej i będzie przekazany przez Stany Zjednoczone w najbliższym czasie. Paweł Bobołowicz poświęcił dzień na obserwację tego wszystkiego, co się dzieje w wielkiej polityce, czyli wizycie prezydentów. Dmytro Antoniuk nie towarzyszył Pawłowi w tym, ale obserwował i opowie o tym, co zdarzyło się wczoraj i dziś rano na Ukrainie. Dokładnie tak. No i skoro jest Wielki Czwartek i oczyszczenie duchowe, to u nas my oczyszczamy się nie tylko duchowo, a i no tak faktycznie oczyszczamy na przykład nasze Morze Czarne i dzisiaj w nocy
Trafiony został okręt Moskwa, czarnomorskiej floty rosyjskiej, dwoma rakietami produkcji ukraińskiej, rakietami typu Neptun, został trafiony dwa razy. I nawet to już potwierdzili w Moskwie, tylko nie powiedzieli, że tak, płonie okręt, zdetonowali jego rakiety na okręcie, ale przyczyny tego oczywiście nie podali. Także oczyszczamy powoli nasze Morze Czarne. To jest najbardziej optymistyczna wiadomość, którą mamy za tą noc. W Kijowie noc minęła spokojnie, nie było nawet żadnego alarmu. Natomiast w regionach oczywiście nadal jest, próbuje wróg parć dalej, czyli próbuje nadal całkowicie zabrać Mariupol, jemu to nie udaje się. Wczoraj też nastąpiło zjednoczenie 36. Brygady Morskiej Piechoty Ukraińskiej z pułkiem Azow w Mariupolu. Próbuje wróg zabrać z powrotem, okupować miejscowości w obwodzie chersońskim na granicy z obwodem dniepropetrowskim. Też nieskutecznie, bez skutków. Próbuje wróg też iść w stronę Mikołajowa, też absolutnie bez skutków. Są walki w miejscowości Oleksandriwka. Powiem 10-15 kilometrów na zachód od Chersonia. Próbuje wróg dalej przerzucać swoje wojska w kierunku Izjuma na południowy wschód od Charkowa i był ciężki ostrzał w tej nocy, ciężki ostrzał samego Charkowa i są zabici niestety cywile i ranni ludzie. Także Charków dzisiaj w nocy ucierpiał niestety od ognia wroga. Taka sama sytuacja była na Donbasie. Wróg próbuje iść dalej do Popasnej, do Siewierodoniecka, Lisyczanska. Tam są walki i taka sama sytuacja jest w obwodzie donieckim pod Awdijiwką, Marianką w tych miejscowościach. Powiedziałeś, Charków ucierpiał do strzału wroga, są zabici, są ranni. Wojtek Jankowski jest w Charkowie. Dzień dobry, Wojtku. Albo przynajmniej wydawało się, że na pewno Wojtek Jankowski jest w Charkowie, tylko Wojtka Jankowskiego przez chwilę nie słychać. To w takim razie wracam do rozmowy z Dmytro Antoniukiem. Rosja grozi po pierwsze atakiem na Kijów, a po drugie nasza redakcja wschodnia zamieściła informacje z podsłuchów ukraińskich, rosyjskich żołnierzy, w którym jeden z rosyjskich żołnierzy mówi swojej matce: jeżeli do 10 maja nie zrobimy tutaj porządku, to Putin powiedział, że zbombarduje wszystko i zrówna z ziemią. Takie głosy docierają ze strony żołnierzy rosyjskich. Tak, też słyszałem to, ale wczoraj była ta informacja od rzecznika Ministerstwa Obrony Rosyjskiej, że Rosja grozi Kijowu udarami rakietowymi i oni twierdzą, że oni naprawdę zrobią te uderzenia rakietowe, których wcześniej oni nie robili. No to bardzo ciekawa informacja. Tutaj w Kijowie już byłem wszędzie, gdzie rosyjskie rakiety jednak trafiali i uderzeli i gdzie wobec tych wybuchów zginęło dużo cywili ukraińskich i moich po prostu mieszkańców mojego Kijowa. Także zgodnie z informacją od prezydenta miasta Witalia Kryćka zginęło ponad 89
cywilów w Kijowie wobec wybuchów rakiet rosyjskich. Także Rosja kolejny raz kłamie, mówiąc, że oni mogą użyć broń rakietową przeciwko Kijowa, którą wcześniej nie używali. No to jest absolutnie kłamstwo. No teraz mam nadzieję, że już skutecznie połączymy się z Wojtkiem Jankowskim i z Charkowem. Wojtku, dzień dobry. Dzień dobry, witam jeszcze raz słuchaczy Radia Wnet. Powiedz, już Paweł Bobołowicz opowiedział o wizycie prezydenta Andrzeja Dudy i trzech prezydentów krajów bałtyckich i spotkaniu z prezydentem Zełenskim. Dmytro opisał sytuację na Ukrainie. A powiedz, jak twoje 24 godziny w Charkowie wyglądały? Wczoraj spacerowałem po Charkowie, jeżeli można tak powiedzieć, to znaczy zostałem obwieziony samochodem. Śmieję się, ale tak naprawdę nie było do śmiechu, ponieważ Charków jest w tej chwili jednym z miast, które najbardziej ucierpiały. W ciągu ostatniej doby 53 razy Charków został zaatakowany, 22 osoby zostały ranne i zginęło 7 osób. Statystyka tutaj w Charkowie wygląda w ten sposób. Gdy wczoraj rozmawiałem z moimi przyjaciółmi o sytuacji w Charkowie i powiedziałem, że ekipa Radia Wnet w czasie korespondencji powiedziała o 8 ofiarach, moi rozmówcy powiedzieli, to mało. Myślę, że ten sam fakt świadczy o tym, jaka jest atmosfera w Charkowie. Charków jest miastem opustoszałym, widzi się ludzi, ale jest ich mało, samochody czasami jeżdżą. Nawet te posterunki, które w Kijowie były bardzo gęsto umiejscowione, które czasami przeszkadzały w poruszaniu się, nawet tych posterunków w centrum Charkowa nie ma tak dużo i nie potrafię zliczyć, ile widziałem wczoraj. Tutaj zniszczonych kamienic, sklepów, obiektów. Czasami było to przy obiektach o ważnym znaczeniu strategicznym i powiedzmy, że jest to jakoś usprawiedliwione, ale widziałem bloki zniszczone, widziałem mieszkania, w których wiszą jeszcze obrazy po wybuchu, które jakimś cudem tam zostały, gdzie mieszkali zwykli ludzie. Widziałem nawet takie bloki zniszczone, w których ludzie zaklejają okna taśmą, folią, bo oni tam żyją, nie mają innego miejsca, do którego mogą się przenieść. Także sytuacja w Charkowie jest wstrząsająca. Co jakiś czas wiadomości też są z tego miasta naprawdę porażające. Wczoraj przeczytałem o małej dziewczynce, która tyle czasu spędza w piwnicy, pewnie jest w jakiejś części bardziej intensywniej ostrzeliwanej, która w pewnym momencie przestała wstawać. Organizm już tak zareagował na brak słońca, brak ruchu, brak świeżego powietrza, że ta dziewczynka po prostu już nie może chodzić. Także sytuacja w Charkowie jest rzeczywiście przerażająca. Wszyscy moi znajomi, bo okazało się, że dużo wolontariuszy czy dziennikarzy znalazło się teraz w Charkowie. Byli świadkami różnych scen, ostrzału przede wszystkim. Mój kolega, który jest w innej części miasta, mówił, że osiedle, które widział naprzeciwko, w pewnym momencie było przysłonięte jakby chmurą, czarną chmurą. Płonące rzeczy i pył od wybuchów był tak duży, że praktycznie osiedle było zasłonięte. Gdy rozmawiam z moim gospodarzem, którego nie ma teraz tutaj przy mnie, o celowości, systematyczności tego, mówi, że jest tutaj też dużo przypadków, że tak naprawdę idą gdziekolwiek te pociski, walą grady w dowolne miejsca, bo ostrzeliwanie bloków jest najłatwiejsze. Po prostu celuje się nawet nieprecyzyjnie i strzela się do mieszkań. Wczoraj wieczorem próbowałem jeszcze przyglądać się, ile świateł w blokach, w kamienicach jest zapalonych. Mam wrażenie, że naprawdę połowa, co najmniej połowa ludzi wyjechała już z Charkowa i moje takie zwykłe przyglądanie się statystyce biletów kolejowych, ponieważ w ukraińskich liniach kolejowych, kupując bilety, można zobaczyć, ile jest wykupionych w wagonie, nawet prześledzić wszystkie wagony. Gdy jechałem z Kijowa do
Charkowa w pociągu z Zakarpacia. Prawie wszyscy wysiedli w Kijowie. Ja byłem 9. pasażerem w tym wagonie, a do samego Charkowa wjechałem jako 4. pasażer w wagonie. Tylko 4 osoby z tego wagonu wysiadły na peronie. Natomiast bilety, gdy kupowałem w drodze powrotnej, prawie wszystkie na kilkaset miejsc, już nie wiem ile ich tam jest, 13 było wolnych. Dopiero potem ukraińskie linie dołączyły kolejne wagony. To znaczy, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na wyjazd z Charkowa. Cały czas ludzie stąd wyjeżdżają. Ostrzał, jeszcze skończę, że właściwie to jest takie miasto, w którym nie ma miejsc, gdzie nie padały pociski. Tutaj w każdym kwartale, w każdej osiedlu mniejszym lub większym stopniu trwał ostrzał, odkąd Charków jest ostrzeliwany. Czy twój gospodarz albo osoby, które spotykasz w czasie twojego, w cudzysłowie, spaceru po Charkowie, czy spodziewają się, że nastąpi ten prawdziwy atak wojska rosyjskiego na Charków? To jest dobre pytanie. Myślę, że oni się przyzwyczaili do takiego życia z dnia na dzień. Myślą o przyszłości jako czymś chyba takim bardzo odległym niż my zazwyczaj, bardziej odległym niż my zazwyczaj myślimy, ale też chyba przyzwyczaili się właśnie do tego stanu, powiedzmy, oblężenia, chociaż Charków nie jest oblężony i chyba nie spodziewają się. Jednak wiara w zwycięstwo jest tutaj imponująca i nie zakładają tego najgorszego, moim zdaniem. Wojtek Jankowski dzisiaj opuści Charków i wyruszy w kierunku zachodniej Ukrainy. Długa podróż pociągiem, a potem czekamy na Wojtka Jankowskiego w Warszawie. Wojtku, bardzo serdecznie. Postscriptum? To naprawdę, co się dzieje na wschodniej Ukrainie, nie ma porównania między Lwowem a Charkowem. To jest rzeczywiście wstrząsające. Ilość zburzonych budynków jest, liczba zburzonych budynków jest, no jest wstrząsająca. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Wczoraj jeszcze jedno pytanie z Sierhija Żadana. Wczoraj przypadkiem na ulicy nie spotkałeś? No nie, Charków nie jest aż tak mały. Raz trafiłem na niego, rzeczywiście to było coś niesamowitego, bo poczułem się jak w jakimś małym, powiedzmy w tym Lwowie, o którym często wspominam, gdzie podobno wszystkich spotykają na ulicy i wystarczy przyjechać i spotyka się ludzi w centrum Lwowa. Tak się mówi też o Krakowie, więc byłem zdziwiony, że w tym wschodnim Charkowie też taki mechanizm działa, ale nie. To się zdarza nie jednak raz na wizytę. To jeszcze powiedz, czyli szczęśliwy zbieg okoliczności, a powiedz, w nocy były bombardowania, jak tobie minęła ta noc? Zapytałem mojego gospodarza, czy było spokojnie, bo myślałem, szczerze mówiąc, że było. Jestem niewyspany chyba już drugą czy trzecią dobę, więc wpadam jak worek z cegłami w wodę i usypiam. Były ostrzały, gdzieś tam waliło, ale z tego co wiem, nie blisko. Nawet dzisiaj rano jeszcze, gdy mój gospodarz, pan Serhii, robił mi kawę, to otworzył okno i zapytał, czy słyszę. Ma lepszy słuch ode mnie, bo ja byłem skoncentrowany na komputerze i gdzieś tam z tyłu bum, 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 bum. Gdzieś tam w oddali waliło. Ja powiedziałem daleko. Powiedział tak, daleko, ale walą tam. I walą. Wojtek Jankowski, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Charkowa. Wracamy do Pawła Bobołowicza, żeby zapytać, jakie Paweł ma plany na dzisiejszy dzień. Dzisiaj kilka takich elementów wyjazdowych i spotkań w Kijowie, żeby jeszcze spróbować trochę więcej się dowiedzieć o możliwych wydarzeniach przyszłych i o tym, co na ten temat sądzą też ukraińscy politycy. Jest kilka ciekawych zapowiedzi. Między innymi chciałbym porozmawiać, być może się uda z kimś z władz Kijowa. Przypomnę, że Kijów ma na przykład plany
W niektórych miastach już to się dzieje. W Iwano-Frankiwsku zmieniono ulice, które miały cokolwiek wspólnego z kulturą czy historią Rosji. W Kijowie mówi się o tym z kolei, że stacja metra, która z kolei kojarzy się teraz z państwem, które zachowuje się co najmniej nieprzyjaźnie, jeśli nie agresywnie w stosunku do Ukrainy, czyli z Białorusią. Stacja metra Mińska ma zmienić nazwę i zmieni nazwę na warszawską. Prawdopodobnie tak się wydarzy, więc o tych planach, co się dzieje w Kijowie, jak Kijów się przygotowuje do możliwych ataków, być może uda się im się porozmawiać, być może jeszcze będę na tych terenach, które były okupowane, ale trochę w innym miejscu niż te tereny, które odwiedziliśmy z Dmytrem. A jutro cóż, powrót do Polski, który stąd też zajmuje trochę czasu, ale chciałbym spędzić święta w gronie rodzinnym, ale też w gronie przyjaciół i naszego radia. Pawła Bobołowicza i opowieść Pawła Bobołowicza na pewno Państwo usłyszą dziś, jutro w Poranku Wnet. Pawle, bardzo serdecznie dziękuję Ci za poranną korespondencję. I jeszcze pytanie do Dmytro Antoniuka. Wojtek Jankowski powiedział, tyle zburzonych domów, tyle tak widoczna wojna w Charkowie, ale Ty wspólnie z Pawłem pojechaliście tam, gdzie tę wojnę było widać najbardziej, do Buczy, do Irpinia, do tych miejsc, które zostały zniszczone i gdzie ludność podlegała zbiorowym morderstwom wojska rosyjskiego. Tak jest. Widzieliśmy dużo zniszczeń i no to jest to samo. Użyję tego samego słowa, co i Wojtek. To jest przerażające. A szczególnie, kiedy rozmawiamy z ludźmi, którzy przeżyli tą okupację moskiewską, to po prostu nie da się nawet skomentować. To jest przerażające. No a dzisiaj akurat mam plany pojechać do Czernichowa. Jeżeli uda się, to będę w Czernichowie i też mogę wejść chętnie na antenie i opowieść Państwu, co się dzieje w Czernichowie i jaka skała tych zniszczeń jest w tym pięknym, starym mieście Ukrainy. I na pewno skorzystamy z tej propozycji. Dmytro Antoniuk zostaje oczywiście w Kijowie. Trzymamy rękę na pulsie trzech muszkieterów, trzech korespondentów Radia Wnet. Paweł Bobowicz, Dmytro Antoniuk i Wojtek Jankowski opowiadali w Poranku Wnet, co zdarzyło się w ciągu ostatnich 24 godzin. I najprzyjemniejsza na pewno dla Dmytro informacja: okręt flagowy rosyjski Moskwa został uszkodzony przez rosyjskie rakiety. Dmytro, bardzo uśmiechnęłeś się głęboko, gdy usłyszałeś taką informację. Tak sobie pomyślałem. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/. Wspieraj Radio Wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/. Wspieraj Radio Wnet.